No. Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie na kolejnych pogaduchach u ropuchy. Dlaczego ropucha będzie tu? Witam was na kanale Marga Eska 63+. Ja jestem Marga Eska i mam 63+ wiosen, moi kochani. Z czym do was dzisiaj przychodzę? Ano, przychodzę do was z testem podkładu. Przychodzę do was. Kanał mój, moi kochani, jest prowadzony dla pań, panów i nie tylko w wieku eleganckim i nie tylko. Na kanale tym staram się przekazać paniom, panom i nie tylko, że kobieta po 60, mająca zadbaną cerę, niepowstrzykiwanej chemii mająca, która ma ładny makijaż zrobiony, jest po prostu ładniejsza od tej, która nie ma makijażu. Chcę pokazać paniom, żeby się nie bały malować kolorowo, bo naprawdę nie ma wieku, nie ma ograniczeń dlatego do tego, jak ja mam się ubrać, w jakie kolory, czy jak się pomalować, jak makijaż kolorowy, czy taki nudny, nudowy. Tym sposobem, moi drodzy, tak właśnie tutaj egzystuję i liczę na coraz większą rzeszę oglądaczy, oglądaczek i oglądaczątek. Z czym do was dzisiaj przychodzę? Ano, moi kochani, przychodzę do was dzisiaj z testem podkładu. Ostatnio zamówiłam kilka paczek w Seborze i dostałam kilka próbek. To jest, moi drodzy, Bonchisui z Too Faced. Gdzieś mam jeszcze, pamiętam, gdzieś powinnam mieć nawet korektor z tej Too Faced, ale już nie będę szukać, bo wiecie co, mój korektor ogranicza się tylko do tego jednego, który mam, który uwielbiam. I tak sobie teraz myślę, jakie kolory, bo tutaj jest raz, 8 kolorów, jest normalnie najjaśniejszy, czyli ten i ten sobie wezmę. Mógłby być to nawet trochę ciemniejszy, ale on jest na lato, mógłby być. Może sobie zostawię kiedyś na lato albo coś, no bo co z taką probką robić? I nie, tak sobie zaglądam, bo nie widzę. A mogłabym to przezrobić. To w ogóle mogłabym tak zrobić. Nie rozumiem, czemu ja tego nie zrobiłam. Kochani, ostatnimi czasy to ja naprawdę nie mam pojęcia. Położyłam gdzieś żel do włosów, ten mój ulubiony. Jak przed wyjazdem na urlop byłam pewna, że wzięłam ten żel razem ze sobą. Z nami, do walizki. Nie wzięłam, ale w domu też go nie ma. Nie mam bladego pojęcia, gdzie się podział, jak to wygląda, gdzie go znaleźć. Na twarzy mam pielęgnację, pod oczami krem, resztki z Pieraliko. Tego kremu i tak sobie pomyślałam, zanim zaczęłam tutaj brwi mam zrobione, to ja sobie wezmę troszeczkę tego, no, jak to się mówi, primera, czy to bazy z Bobbi Browna i sobie na jedną stronę tą bazę dam, o, tak zrobimy, a tą stronę zostawię, kochani, bez bazy. Będzie to oczywiście test. I niech ta baza, zanim się zanieczyszczy, ona się ułoży, moi drodzy, to ja sobie przez ten czas zrobię pod brwiami porządek. I zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Porządek pod brwiami robię zawsze tym z, kochani, z L'Orealu. I to
by było na tyle chwilowo. Ale kochani, pod tym to oko już mam wyczyszczone, że tak powiem. I teraz sobie, moi drodzy, czyszczę to oko, pod tą brwią sobie czyszczę. I o, widzicie, jak to fajnie wygląda? Tu sobie rozprowadzam i powiem wam jedną rzecz. Mam super... Na początku, jak zakładałam kanał, to ja nie miałam bladego pojęcia o pędzlach, co... No, czyli miałem już tam pędzla i z DM-u drogeryjnego i wszystko cacy i był cały happy i to wszystko, nie? No, ale zaczęłam tutaj poznawać, moi drodzy, pędzle, który do czego, co i jak, nie? No i nie muszę chyba dodawać, że zrobiłam z siebie pędzlowego junkie. Po prostu tak. I już. No i jak zaczynałam YouTube'a, no to dziewczyny na YouTubie wychwalały, moi drodzy, no. pędzle co Ewy, a pan w rynku. Kupiłam sobie komplet do oczu, bo w sumie to jest, w sumie te grube, do brązu i tak dalej, to pieruny tego można. Mieliśmy no, chyba 3 komplety z Luwi, one mi do końca życia starczą, jeżeli chodzi o coś takie lepsze, ale na przykład ten jest z Catrice, jest super do pudru, nie? Albo ten, no, ta nonenka. No jest fantastyczna rzecz do, daje się myć ładnie i się nie wypacza, nie wypacza się. I słuchajcie, na niemieckich tych YouTubach zaczęło występować pędzel co Ewy specjalnie do korektora. I to jest ten pędzel, moi drodzy. Ja, kochani, ach, tak się patrzę, mówię, mam moje, ja mam po Bailey, takie, czerwony, biały. I one też są fajne, fajnie rozprowadzają ten, o, elegancko, proszę, ja was nie trzeba, bo ja gąbeczką nie uznaję. To musi być delikatnie tak, na takich pomarszczonych powiekach to musi być naprawdę niewielka ilość tego, bardzo dobrze wklepana i bardzo dobrze wprowadzona, a pod wpływem ciała ludzkiego ciepłe i to się ładnie zawsze wklepuje. Mówię, co wiem. I wzięłam, kochani, ten pędzel. Tutaj właśnie miałam kłopoty troszeczkę z tym, bo tu mam zasinienia. Kochani, tym pędzlem po prostu kłopoty się skończyły. Jest rewelacja. Jest rewelacja, poza tym pod okiem, jak się robi, kładzie się ten korektor, to można normalnie, wiecie, dozować sobie czubeczkiem tego pędzelka i mieć tyle tego korektora, ile się chce. Naprawdę, te dziewczyny, co Ewa, bo to są też dwie dziewczyny, które założyły firmę, Coe i Ewa, one po prostu no, wymyśliły genialną rzecz. Pomyślcie, kochani, nasi tutaj w Glam Shopku, pan Danielu Sobieśniewski, czy Maksyneczka, ci, którzy wydali swoje już pędzle, o takim pędzelku. No jest rewelacja, po prostu nie widziałam go na żadnych z polskich kanałów. Na strasznie dużo to też nie chodzę, mam, kiedyś to łaziłam na wszystkie, a teraz sobie mam te, które zostały, te, które wybrałam, takie o, są. Także górna powieka pokryte, to jest do innego filmiku, ale mówię, no co, przyjdę z tym podkładem i tylko wam nawinę makaron na uszy o samym podkładzie i 5 minut filmik, to będziecie oburzeni, prawda? No. Także, Także mówię, a nie, no to tak, tak wiecie, nie? No to w takim układzie teraz, o Jezu, rozkładam sobie ten... Pachnie dziwnie. Dłonią, ojej. Tutaj nie przeczytałam o nim w internecie nic. Także trudno mi powiedzieć cokolwiek i już biorę pędzel, bo
bo zaczyna wyglądać podejrzanie dziwnie. Pędzel mam od Beiji Cosmetic. Też kupiłam taki niewielki komplecik pod oczy, no i troszeczkę do różu, do tego. I wiecie, podstawowy komplet. No, co ja wtedy robiłam? A, tu robiłam filmy, to już było dawno, dawno temu. Jedną marką i teraz sobie wyrównam. Jest taki dziwny, widać go, wziąłam go za dużo przede wszystkim. Nie wiem co mnie tknęło, żeby tyle go brać i kłaść na gębę. Nie mam pojęcia, no ale mam nadzieję, że gąbeczka to się weźmie moją gąbkę. Szukałam, muszę dokupić sobie gąbeczki z Essence. One są po prostu niesamowicie dobre. Ona jest taka twarda, to jest też z Beiji, z Rijkiem. Rijek. Tutaj koraliczki, oczka, buzia i mamy jeża. Bez skolców. Jak zobaczyłam to w internecie, to mówię, ja ją muszę mieć koniecznie, bo z Rijkiem nikt nie ma. Ten Rijek prawdopodobnie, żeby tutaj coś, no nie wiem do czego on się może przydać, bo jeszcze nigdy nie widziałam takiej gąbki, po prostu to mnie się wydaje, że to jest na takiej zasadzie, że jak jest coś nowego, no to o kurczę, ten z Rijkiem to muszę mieć, nie jest drogie, kupujesz, no. Tak to działa, takie mam wrażenie. Czekaj, czy trochę tu gdzieś dołożę. Wiecie co, nie wygląda pięknie ten podkład. Ani na tym, ani tam, gdzie była, gdzie był primer, ani tam, gdzie primera nie było. Może on się ułoży. Jak to się mówi? On się nie wtapia w skórę, a po prostu na niej leży. Wziął się i leży na niej. Może z czasem mu się uda jakoś tak ten, ale... Widzieliście, no wiem, kropelki trzy, a nawet nie rozmazane. Być może za dużo, ja nie jestem przyzwyczajona przede wszystkim do kładzenia, kochani, dużej ilości... jak to się nazywa? Podkładu na twarz. Mnie denerwuje duża ilość podkładu. Tu sobie muszę zrobić pędzelkiem jakimś czystym. Mamy tu czystego pędzla? No prawie czystego. Ojej, ale to jest kryjący. Jak gdzie? O Jezus Maryjo. Kryjący. Przyszedłem odrobinkę na ten pędzelek, bo on mi tu całą gębę chce już wymalować tym wszystkim. O, tu może się Rijek przyda, co? O, Rijek. Rijek się przyda, jak nic, patrzcie. No kurczę, pieczone. Nie jest to, moi drodzy, coś, co mi się podoba. Wyjeżdżam gdzieś, to nie biorę podkładów, tego typu rzeczy, biorę tylko pielęgnację. Jedną, tak jak tutaj pokazywałam w tym filmiku, jedną jakąś tam paletkę i to mi starcza, kochani, a nawet na 4-5 tygodni pobytu, jak trzeba, to się coś dokupię. I ja wtedy tylko kremuję kremem, pielęgnacją, kremem tym, z filtrem i to jest wszystko, co ja robię. I to mi starcza. I to mi starcza, teraz jak wiesz, jak wklepuję, to jakby tak się chciał już łączyć z tą skórą jednak. I wiecie, i to jest wszystko, co ja noszę, także i pudruję gołą twarz czasami, no. Bez tego jest nakremowane, po prostu trochę tylko pudru koło nosa i tak też, żeby troszeczkę pory zacząć, albo tak omiotę, highlighterem, ale dosłownie muśnięcie. Tyle zostało. Z tego jeszcze można ze dwie twarze zrobić, ale to zobaczymy. Chociaż teraz wiecie, jak tak wklepałam go porządnie, to on tak się zaczął, wiecie, układać ładnie.
No tu jest lepiej, gdzie miał ten, a tutaj troszeczkę pory widać, ale to jest niewielka ilość, naprawdę. Tak jakby widzę, że po prostu może długo trzeba. Nie, ja później nie zajrzałam, przepraszam, do internetu. Ja po prostu zajrzę, jak skończę ten makijaż i, moi drodzy, wam opowiem, co to jest. No chyba, że go znacie, bo z tego, co widziałam, to zawsze sprawdzam, od kiedy jest dana rzecz na rynku. No i że Sephora jest, wiecie, daje próbki i tak dalej, nie wiem, czy i w ogóle, no ale to już z takich daje, które już są, no z tego, co tak zrozumiałam, które są już troszeczkę na tym świecie, moi drodzy i kochani. Dużo dostaję pytań o ten mój święty graal z Estée Lauder. Powiem wam, że nie kupiłam go od tak. Z Estée Lauder kupiłam sobie kiedyś, koleżanka była u mnie w odwiedziny, mówi, że jej mama ma to serum i to serum bardzo ładnie jej pomaga i wygląda i tak dalej. Ja, moi drodzy, jak tego seru użyłam, to dostałam wysypki, normalnej wysypki. I, kochani moi, niechcący zakupiłam ten puder, zamiast to, tu też filmik był. I, kochani moi, nie wiem, co mnie tknęło, żeby zamówić sobie ten, może czytałam, nie wiem, co mnie tknęło, może to, że on jest, że ma z jednej strony pielęgnację. O, może, może dlatego. I ja go, kochani, zamówiłam, on sobie przyszedł, ten on, tutaj. I pamiętam, jak zrobiłam mi pierwszy raz pod oczami i dostałam normalnie szoku. Bo tak jak położyłam go pod oczami, tak on sobie został. I to widać, który, czy podkład, czy ten koncyla, to widać, to czy czuję, jak to mu się pod oczami ułaża, czy na twarzy. Ja z nim miałam naprawdę takie dobre uczucie, powiem wam. I prawda jest taka, że to uczucie było dobre, bo takie było. Czekajcie, bo szukam, już się zaczyna. Już przełożyłam w inne miejsce. Ach, ten... zawsze tak położę, że żeby widzieć, gdzie leża, później panika szukam. A nie, to nie to. To już było. Przepraszam uprzejmie. No i nic, położymy sobie. O. I on tak właśnie przyzwoicie od samego początku mi wyglądał. Na taki porządny, przyzwoity... Concealer, czyli po polsku korektor. On tak się, o, proszę, jak on się ułaża, ułaża się. Pięknie na tej pielęgnacji, naprawdę doskonale, przecież rewelka. I jak on się tak ułoży już, to tak se leży. Więc mu więcej nie trzeba, on tak se leży. I powiem, że ten pędzelek jest po prostu idealny do tego typu rzeczy. Tutaj już trochę za dużo dałam, ale to można sobie ładnie tutaj rozprowadzić. On ładnie też rozjaśnia pod oczami. Ja oczywiście wziąłem najjaśniejszy, jaki mam. On przepięknie rozjaśnia pod oczami. I tak tu się go widzicie. Tu go rozłożę. Jeszcze mogę na to wjechać i sobie tak, o. Zobaczcie, naprawdę minimalne ilości, a jeszcze wchodzą do środka, także mówię, ja widzę, jak ile tego kładą niektóre panie w eleganckim wieku. To mnie się normalnie słabo robiło, powiem wam szczerze. Nawet dziewczyny, jak tak kładą młode, 30, 20 parę,
to też nie jest zdrowe i dobre. Ja oglądam bardzo dużo i dużo czerpię pomysłów, przekładając je na moje oko z Anknok. Ona ma 27 lat. Teraz miała urodziny, skończyła 28 i od tego czasu, jak ja od 60, kiedyś pierwszą co zaczynała, to zaczynała od primera na powiekach, który ładnie tym pędzlem rozprowadzała elegancko, długo to trwało, żeby wszędzie ładnie się wziął i włożył. A teraz ona zaczyna, kochani, od pielęgnacji pod okiem, którą długo nakłada, celebruje to, bo to miejsce, wiadomo, jest najbardziej, najcieńsza skóra tu jest i najbardziej podatne na wszelkiego rodzaju jakieś badziewia, załamania i tego typu rzeczy. I produkowania sobie moich zmarszczek, a później panika, krzyk i operacje plastyczne albo ostrzykiwania. Proszę uprzejmie, wszystko jasne, jasny podkład, jasny, ja się nigdy tego nie nauczę, korektor i siedzi mi gdzieś jakaś tutaj, proszę was, włos. Gdzieś siedzi, ja to czuję, najmniejszy kawałeczek włoska, jaki mam na twarzy, dostaję szału po prostu. Nie cierpię, dlatego nie lubię nosić długich włosów i wszystko musi być do tyłu, dlatego jak nosiłam bardzo długie włosy, bo włosy to ja miałam, kto mnie zna, ten wie. Kochani moi, na tym etapie uznaję moją pracę zakończoną i mamy godzinę 13:30 i tak powiem wam, że wieczorkiem do was przyjdę i opowiem wam, co się działo z tym podkładem. Ja go jeszcze przypudruję, moi drodzy, przybrązowię, ale to już zrobię później, niech on sobie poleży, niech on się ułoży, niech on, bo widzę, że po tym klepaniu i nawet tutaj, wiecie, gdzie jest ten primer, bo koło nosa i tak dotąd, to on bardzo ładnie leży. Bardzo ładnie. Się wziął i jak publicznie go tutaj, wiecie, zdemaskowałam, to mówi, o nie, to ja będę porządny. Także, kochani, widzimy się na kontrolnej akcji podkładu, jak się nazywa, nawet nie wiem. To szybkiego zobaczenia. A zatem, kochani, moi złoci, szanowni widzowie, mamy godzinę 21:35, czyli 7 godzin, kochani, mamy, jest włączone, 7 godzin testu. Pomadka nie wytrzymała, no bo to nie była taka z wytrzymalskich. I o nią tu nie chodziło, a chodziło, kochani, o podkład. Powiem wam tak, że świecę się cała, że tu się nazbierał koło nosa bardzo nieładnie. Trzeba go zgarnąć. No, sebum straszne ze mnie się wylewało, co widać, słychać i czuć. Czy można dobudować, jak nie wiem, bo wywaliłam. Ale jak tak odcisnęłam, to jeszcze od biedy może być, ale bez przesadyzmu. I tak, zdecydowanie ta strona, gdzie tego primera użyłam, jest, kochani, gładsza. Tutaj jest jakby, no tu jest więcej porów. Taka jest prawda, moi drodzy. Co tutaj jeszcze ciekawego? No nic więcej. Dla młodych ludzi, nie znam tego podkładu, co ja wam mogę powiedzieć? Powiem wam tak, są lepsze podkłady, które się trzymają dłużej,
Nie wiem, jakie on jest zdrowie, wszystko zobaczycie sobie tutaj, bo ja to dopiero sprawdzę w internecie. Nie polecam tak, że och, cudowny, wspaniały i w ogóle. Nie, jest kilka podkładów, które polecam, cudowne są wspaniałe. Akurat tego nie polecam, bo mówię, no nieciekawie wygląda, powiem wam. Tutaj jest cały na nosie, jest cały ściasteczkowany. No, powchodził, gdzie się tylko dało. No, z przykrością stwierdzam, że dla cery 63+, nie jest to dobry, kochani, produkt i tyle. Filmik krótki, filmik prosty, ale dziewczyny prosiły o testowanie podkładów, także zawsze, kochani, będę to robić, jak tylko jakiś, czy próbkę dostanę, czy jakiś nowy kupię, tak jak ten ostatni, który kupiłam, ten to się samemu sobie mieszaj. On jest w tej chwili najlepszy mój i ten korektor, ja mogę tak zostać, wiecie, do końca życia z tym. No ale będę co tylko tam się znajdzie, jakiegoś coś nowego, podejrzę, zobaczę, kupię, opowiem wam, czy warto. Okej, moi kochani, mam nadzieję, że film wam się spodobał, że coś dla siebie z tego filmiku wyciągnęliście, każdy coś miał dla siebie. No co mam jeszcze wam mówić? Życzę wam przede wszystkim spokoju ducha i, kochani, zdrowia. I dziękuję wam za waszą obecność, za wasze komentarze, za to, że mnie kciukacie i dopingujecie. Kochani moi, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności wam życzę i to bez okazji. Widzimy się, kochani, już niedługo w następnym filmiku. Pa, pa. Mua. Mua.